co słychać w gminie Oleśnica. Ostatnio wydarzyło się wiele w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury drogowej, komunalnej, w obiektach edukacyjnych i kulturalnych oraz w planach na przyszłość. Spójrzmy razem z wójtem Marcinem Kasiną, co pozytywnego mimo niesprzyjających covidowych okoliczności przyniósł rok 2021. Trudny czas pandemii nie zatrzymał inwestycji, które zaplanowaliśmy i z sukcesem realizowaliśmy bądź ciągle realizujemy. Cieszy nas fakt, że populacja gminy stale rośnie. Jest to trend zauważalny od lat. I to właśnie mobilizuje nas jeszcze mocniej do ciągłej pracy na rzecz tego, by gmina Oleśnica była jeszcze atrakcyjniejsza dla jej mieszkańców. Przyczyni się do tego podpisana w ubiegłym roku strategia rozwoju gminy Oleśnica na lata 2021-2030. Dokument ten jest podstawą do prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyznaczy kierunki mające na celu zrównoważony rozwój i różnorodność funkcjonalną gminy. Zapraszamy do zapoznania się z zapisami strategii na stronie www.oleśnica.wroc.pl w zakładce Strategia, Misja, Wizja. Jeśli jesteśmy już przy planach, nie sposób nie wspomnieć o podpisanym porozumieniu o współpracy z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną Invest Park. Jest ona jednym z 14 państwowych podmiotów wydających decyzje o wspieraniu inwestycji. Dzięki współpracy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z różnego rodzaju zachęt inwestycyjnych, a także uzyskać wsparcie w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć. To plus fakt, że gmina Oleśnica zapewnia najniższe stawki krajowe podatku od środków transportowych oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości stworzy korzystny klimat dla biznesu. A propos klimatu, dbamy o niego. Podpisaliśmy porozumienie w sprawie programu Czyste Powietrze, co stanowi kolejny krok w kierunku ekologii i poprawy jakości życia w gminie. Działania w zakresie podpisanego porozumienia obejmą dopłaty do likwidacji zanieczyszczających powietrze źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Jak to osiągnąć? Tego mieszkańcy dowiedzą się w nowym punkcie konsultacyjnym programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy Oleśnica. Zagwarantujemy pomoc podczas całej procedury. Od A do Z idziemy w dobrym kierunku. W ubiegłym roku gmina Oleśnica była liderem programu wśród gmin powiatu oleśnickiego. Ekologia to również zrównoważony transport. Cieszymy się, że udało nam się zwiększyć mobilność mieszkańców dzięki komunikacji autobusowej. W krajobraz gminnych dróg wpisały się na stałe autobusy z logiem kolorowych przystanków, które na co dzień ułatwiają mieszkańcom dotarcie do celu. 8 uruchomionych linii łączy wszystkie miejscowości gminy z miastem, uwzględniając potrzeby całej społeczności, w tym uczniów naszych szkół. Jesteśmy na drogach, więc zobaczmy, co dzieje się w kategorii inwestycji w infrastrukturę. Największą z nich była przebudowa drogi gminnej w Krzeczynie. Poszerzono jezdnie i wyremontowano chodniki i kanalizację deszczową. Inwestycja pochłonęła ponad 1 000 000 zł, lecz udało się ją dofinansować ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Komfort użytkowania dróg to także ich oświetlenie. W tym zakresie udało się zainstalować około 400 nowych punktów, które poprawiają bezpieczeństwo w nowoczesny, energooszczędny sposób. Czasem mniejszymi, czasem większymi krokami konsekwentnie poprawia się jakość infrastruktury drogowej w gminie. Udało się zrealizować m.in. drugi etap budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Pogodnej w miejscowości Bystre. Remont drogi gminnej w miejscowości Bogusławice. Przebudowę drogi wewnętrznej i drogi gminnej w miejscowości Jankowice. Przebudowę drogi powiatowej w Boguszycach. Przebudowę dróg gminnych w Poniatowicach i Ligocie Małej. Trwają również prace przy drugim etapie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od Nowosiedlic do granicy z miastem Oleśnica.
Jak ważny jest dostęp do czystej wody i odprowadzanie ścieków, nie trzeba nikomu wspominać. Trzeba o to zadbać. Dlatego trwa gruntowna modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzeczyn, obejmująca zarówno kapitalny remont urządzeń istniejących, jak i rozbudowę o nową infrastrukturę, co zdecydowanie zwiększy jej wydajność oraz blisko trzykrotnie poprawi możliwość magazynowania wody uzdatnionej, przy okazji poprawiając niezawodność pracy oraz zmniejszając koszty eksploatacji. Na realizację zadania gmina Oleśnica pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 600 000 zł. Co słychać w edukacji i kulturze? W sierpniu zakończyła się rozbudowa szkoły podstawowej imienia Orła Białego w Sokołowicach. Trzy nowe sale lekcyjne oraz infrastruktura towarzysząca pozwolą kontynuować lekcje w systemie jednozmianowym. Gruntowną modernizację przeszła świetlica w Nieciszowie. Nową siedzibę ma także gminna biblioteka, co ułatwi mieszkańcom korzystanie z jej zasobów i przyczyni się do propagowania czytelnictwa. W grudniu zakończono dostosowanie nowych pomieszczeń oddziału żłobka gminnego przy ulicy Wileńskiej w Oleśnicy. Dzięki tej zmianie powstanie trzeci oddział przedszkolno-żłobkowy dla 25 dzieci do lat 3. Gmina Oleśnica zmienia się na naszych oczach. Patrzymy z optymizmem w przyszłość, którą budujemy razem dla obecnych i przyszłych mieszkańców.